Zaczynamy główne wydanie Teleskopu dziś m.in. Policjanci zatrzymali 61-letniego mężczyznę, który miał namalować farbą na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż Prosny w Kaliszu napisy nawołujące do zabójstwa osób pełniących funkcje publiczne w państwie, premiera i ministra sprawiedliwości. Plony ich już nie cieszą. To mogą być ostatnie śliwki, papierówki i pomidory z własnej działki. Niektórzy ogrody przy ulicy Wrocławskiej w Gostyniu uprawiają już ponad 30 lat. Ale na tym koniec. Co ciekawe, nikt im nie wypowiedział najmu, mimo że posiadają ważne umowy. Mają tylko opuścić ogrody. Te w tajemnicy przed działkowcami sprzedała parafia Farna. Komu i po co? To próbował ustalić Krzysztof. Za kilkadziesiąt minut w Paryżu rozpocznie się ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Nad Sekwaną wielkopolskie kluby reprezentuje 26 sportowców. To m.in. lekkoatleci, szermierze, jeźdźcy, kajakarze i żeglarze. O istocie olimpijskiej rywalizacji i medalowych szansach naszych reprezentantów Krystian Kaliszak. Spacerowicze już nie wejdą na wieżę widokową na Pożegowie w gminie Mosina. Gminy nie stać na jej naprawę, dlatego zdecydowała się na rozbiórkę. W jej miejscu może powstać nowa, jeśli znajdą się na to pieniądze. O szczegółach Jakub Szustakowski. W ten weekend swoje mecze rozegrają piłkarze wielkopolskich klubów. Jutro wieczorem Lech Poznań zagra na wyjeździe z Widzewem Łódź, a pierwszoligowa Warta Poznań w Grodzisku Wielkopolskim podejmie Wisłę Płock. Kolejarz w Łodzi zagra bez kluczowych zawodników Filipa Marchwińskiego i Krzysztofera Weldę, którzy są coraz bliżej odejścia z Lecha. Marek Dużniewski.